Był sobie pewien Jurek, który przez 40 lat pracował jako szambonurek, czyli zajmował się kanalizacją i wywozem nieczystości z rozmaitych szamp. Do Jurka przyszedł pewnego dnia jeden majętny człowiek i złożył mu ofertę. Teraz pracujesz dla mnie, od dziś będziesz królewskim cukiernikiem. I niezależnie od efektów twojej pracy otrzymasz miesiąc w miesiąc 10 tysięcy złotych. Ale ja nie potrafię piec. Nigdy tego nie robiłem. Całe moje życie babrałem się w G, odpowiada Jurek. Nie interesuje mnie, czym zajmowałeś się do tej pory. Dla mnie od dziś jesteś mistrzem cukierniczym. I ten mistrz cukiernictwa przychodzi do swojej nowej pracy. W tym starym, utytłanym kombinezonku, oblepionym girlandami. Przebiera się w nieskazitelny biały uniform i zaczyna nieudolnie, dzień po dniu, bezskutecznie wykonywać swój nowy zawód. Pracuje ramię w ramię z właścicielem, który cierpliwie czeka, aż Jurek zacznie go naśladować, mówiąc mu: rób tylko to, co widzisz, że ja robię. Bądź cukiernikiem, jak ja jestem cukiernikiem. No i Jurek próbuje. Robi makowy placek, ale wychodzi mu krowi placek. Robi kakaowe pączki, ale wychodzą mu śmierdzące bobki. Próbuje wykręcić czekoladową roladę. Wychodzi to, co zwykle. Jurek jest okropnie sfrustrowany, bo mało, że wszystko, co robi, jest do bani, to wciąż śni o fekaliach, nadal myśli o szambach, non-stop gada o kupskach. Generalnie wszystko, co kojarzy się z G, chodzi mu po głowie. Wielokrotnie więc się skarży szefowi, że się nie nadaje, że lepiej by było, gdyby go zwolnił. Ale jakby grochem o ścianę. Jego pracodawca ma w nosie, że mu nic nie wychodzi. Jakby był ślepy i w ogóle nie zauważał tych jego niewypałów. Konsekwentnie i z uporem maniaka nazywając Jurka wciąż i wciąż mistrzem cukierniczym. I miesiąc w miesiąc przelewając na jego konto niezmiennie 10 tysięcy złotych. Mijałem tygodnie, miesiące. Jerzy przestaje tyle gadać o kupskach. Coraz mniej myśli o fekaliach, a bardziej się skupia na tym, kim jest. Zaprzyjaźniając się bardzo ze swoim nowym szefem, który stał się jego idolem, zaczynają mu wychodzić pierwsze pierniki, szarlotki i pączki. Z czasem zaczyna piec torty, praliny, kruasanty i wyborne trufle. Po kilku latach dochodzi do perfekcji, stanowiąc z szefem nierozłączny, dojrzały team i dekoruje każde wspólne dzieło owocami swojego szefa. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Wam dano poznać tajemnice Królestwa Bożego, ale religijnym chrześcijanom podaje się w podobieństwach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli. Takie jest znaczenie tej przypowieści. Jurek to nowonarodzony Ty. Twoim pełnym łaski szefem jest Jezus Chrystus, a G, które się od Ciebie odklei, to grzech. O ile w końcu zrozumiesz, że w Nowym Przymierzu nie ma już żadnej świadomości grzechu i zaczniesz się w końcu skupiać wraz z całą resztą cukierników na tym, kim jesteś. I zaczniesz myśleć tak, jak On o Tobie myśli. Zaczniesz mówić o sobie tak, jak On o Tobie mówi. I zaczniesz się widzieć tak, jak On na Ciebie patrzy. Uwaga teraz na wierzgające duchy religijne. Ten szef nie szuka swoich nowych pracowników tylko wśród szambonurków. Cukiernikami na dokładnie takich samych łaskawych warunkach zostają m.in. również narkomani, złodzieje, prostytutki, homoseksualiści, zawodowi zabójcy i pedofile. Bang bang, shoot up, the rhythm of the fucking beat.